dzisiaj na strzyżenie. Bardzo proszę, ale panie z myciem, bez mycia? Z myciem. Dobrze, to proszę sobie usiąść i chodzić na kanapie i poczekać, aż będzie koniec. Kształty włosów, kształty jednocześnie były fryzur, które stają w zakładach fryzjerskich. Przychodzi klientka gdzieś tam z fryzurą, która jej nie pasuje, a my jesteśmy od tego, żeby dobrać, pasować i aby klient się zadowolił, tak? Dlatego to jest takie ważne. Jak najbardziej, idąc ulicą, czy jestem w kościele, czy jestem na jakichś występach, zwracam uwagę na to, czy fryzura jest dobrze dobrana, czy mogę coś zmienić. Tak jak mówiłam już wcześniej, że dusza artysty jest we fryzjerze i chcemy zmieniać, tak? To jest standard taki, żeby to zmienić. Satysfakcja, ogromna satysfakcja. Żeby uzyskać i być fryzjerem, należy podjąć naukę w zajęcie szkoły zawodowej. To jest właściwie to szkoła branżowa, która się pierwszego stopnia. Należy znaleźć sobie w zakładzie rzemieślniczym praktyki, gdzie praktyka odbywa się 3 lata. Po skończeniu 3-letniej praktyki nauki zawodu podchodzimy do egzaminu zawodniczego, w którym jest takie uwieńczenie naszego zawodu i naszej pracy 3-letniej. Pracując wcześniej w zawodzie naszym fryzjerskim 5 lat można podejść do jakieś dokumenty na mistrza szkolącego, gdzie jest dla mnie, będąc mistrzem, jest satysfakcja, ponieważ mogę moją wiedzę, moje umiejętności przekazywać młodszym pokoleniom. Przede wszystkim musi mieć duszę artysty i mieć